Witam Was w nowym cyklu, słuchajcie, i zaczynamy od razu chyba z grubej rury, słuchajcie, Honda Accord 7 generacji, dwulitrowa benzyna, 2003 rok, nowy cykl, auto na dojazdy do pracy. Postanawiam zrobić taki cykl, bo chyba takiego czegoś nie ma jeszcze na YouTubie, a jest to bardzo często poszukiwany temat. Często w ogłoszeniach się pisze auto, wiecie, do dojazdy do pracy, do szkoły i tak dalej. I właśnie postanowiłem taki temat aut poruszyć. Ale tutaj w tych testach na auto do pracy będziemy patrzeli na trochę inne rzeczy. Nie będę się rozwodził kompletnie stylistyką, bo auto do pracy według mnie w ogóle wygląd jest kompletnie bez znaczenia. Bagażnik według mnie też jest kompletnie bez znaczenia, bo tam raczej nic nie wozimy, najwyżej torebkę na zakupy albo jakiś plecak ze śniadaniówką. Więc to nam jest w ogóle kompletnie niepotrzebne. Będę trochę tak, może nietypowo, będzie to taki test. Nie będę się zajmował stricte jakąś mechaniką, rdzą, wiecie, takimi rzeczami. Bo auto do pracy według mnie musi być specyficzne. Musi być przede wszystkim w pierwszym rzędzie dość tanie w zakupie. I tutaj będziemy sobie oceniali, jak tak może w kwestii takiej, wiecie, od 1 do 10, jak tutaj z tym jest. Jeżeli chodzi o Hondę, no tutaj jest dosyć słabo, gdyż Hondy dosyć dobrze trzymają cenę. Z jednej strony kupując i odsprzedając, to ma swoje zalety, natomiast w zakupie Honda jest dosyć droga. Jak na ten rocznik auta, Honda należy do, powiedzmy, topu, jeżeli chodzi o zakupy samochodów, więc tutaj bym tak dał, może nie jakiś super najdroższy samochód, ale powiedzmy dałbym taką, wiecie co, trójeczkę, mniej więcej jak trójeczkę. Następnie specyfika wsiadanie i odpalanie, słuchajcie, czyli jak łatwo się do samochodu, bo ja uważam, że auto do, wiecie, rano śpieszycie się do pracy, ważne jest, żeby zrobić to szybko, sprawnie, wsiadamy i odpalamy. I tak, jeżeli chodzi o wsiadanie, no nie jest najgorzej, trochę nisko się wsiada, nie jest to jak w minivanie, więc tutaj jest taka, powiedzmy, szóstka według mnie. Jeżeli chodzi o odpalanie, mamy normalny kluczyk, nie mamy żadnych pierdół, wyświetlaczy, niczego, wsiadamy, przekręcamy i odpalamy. I możemy, słuchajcie, jechać. Nie mamy żadnych wyświetlaczy, które nam się tam się zapalą, kart, czujników, nic. To pod tym względem jest naprawdę dobrze. Autem jedzie się przyjemnie. Jeżeli chodzi o Honda Accord, siedzi się troszkę nisko, ale fotele są przyjemne. Natomiast jedzie się i twardo, i komfortowo. Bo z jednej strony jest wygoda jazdy w takiej Hondzie, natomiast trochę zimno dzisiaj, wiecie, ale dobra, nagram jeszcze trochę z zewnątrz, może taką Hondę lepiej. Jeżeli chodzi o parkowanie, bo to jest ważne, wiecie, jedzie na parking waszej firmy zastawione autami, trzeba się wymanewrować. Słuchajcie, auto jest długie, tak, więc to już jest minus. Jej zwrotność jest dosyć niezła. Jej zwrotność dosyć, jak na tak duże auto, jest całkowicie jest niezła. No i mamy też, praktycznie chyba w każdej Hondzie występują, słuchajcie, czujniki cofania, więc to jest na plus, no ale że to jest sedan, no to znowu minus. Także z parkowaniem ja bym powiedział taka piątka, może szóstka. Jak na takie duże auto, to szóstka, więc może na takie duże auto z minus szóstka, bo nie jest naprawdę najgorzej, jeżeli chodzi o parkowanie. A teraz przejdziemy do może wnętrza. Zobaczcie, mamy przed sobą kierownicę, tutaj w tym przypadku wielopozycyjną, z lewą ręką radio, więc ok. Jeżeli chodzi o to, jak sobie wsiądziemy i na przykład chcemy szybko coś zrobić, bo to jest najważniejsze w samochodzie. Szyby są pod ręką, więc to jest plus. Oczywiście w standardzie jest centralny zamek, wszystko jest zwykły ręczny, także zminimalizowane prawdopodobieństwo, że coś nam się na przykład zatnie, zwłaszcza zimą. Panel środkowy i radio. No i tutaj jest troszkę tak dziwnie, bo jakby bardzo czytelne zegary z jednej strony, a to jest takie, wiecie co, trzeba się naprawdę tego bardzo długo przyzwyczaić. Przede wszystkim, co jest głupie? Nawiewy, regulacja tymi przyciskami góry dół. No jak jest pokrętło, to jest takie bardziej intuicyjne. Mamy niby dwustrefowy klimatronik. Środkowym przyciskiem włączamy sobie radio, więc to jest takie dosyć, powiedziałbym Wam, średnie. Tutaj sobie włączam radio, nie będę go włączał oczywiście. Jest wyłącznik AC, więc ok, super. Ale tam na przykład kierunki nagrzewania to mamy tylko jeden przycisk, więc musimy sobie, nawet nie ma tego, że góra, dół czy coś, tylko musimy sobie w kółko, o, w kółko ciskać, aż po prostu tak dojdziemy. Plus, że jak sobie tą tutaj jakby temperaturę regulujemy, to tą temperaturę sobie, jest przycisk off, ale na przykład gdy przycisnijmy off, to już w ogóle nam kompletnie nawiwy nie działają, więc no takie to jest. Jest też oczywiście obieg wewnętrzny zrobiony, jest oddzielny przycisk do ogrzewania tylnej szyby. Także z tym ergonomią nie jest najgorzej, ale nie jest według mnie super. Nie jest rewelacyjnie. I w ogóle autem, jak się chce jeździć i wsiądzie się, to trzeba się trochę przyzwyczajać do jazdy. To nie jest tak, że intuicyjnie do takiej Hondy sobie wsiądziecie i od razu jest fajnie
i od razu czujecie, że dobrze wam się jedzie. To trzeba się przyzwyczajać do tych rozwiązań, do tych manetek, zwłaszcza do tego tutaj, do tej konsoli. To jest naprawdę takie dosyć długo wymagające przyzwyczajenia. Sobie o silniku, ale najpierw spalanie i gaz, bo to są jakby ważne tematy. Tu mamy benzyna, więc spalanie i gaz są nieodwołalne, dlatego że auto na dojazd do pracy według mnie musi mieć albo gaz, albo mieć możliwość zainstalowania instalacji gazowej. Dwulitrowa benzyna, wiecie, ona dużo nie pali, bo naprawdę 7,5 litra to tym da się zrobić. Zależy oczywiście jak jedziecie. No na mieście to będzie raczej bliżej 10-11, wiadomo. Ale raczej takie auto tutaj, wiadomo, mówimy na dojazdy poza miasto do pracy 7-11. Czy można założyć instalację gazową? Tak można, dlatego że mamy tutaj zwykły wtrysk pośredni. Znam Hondy, które jeździły na gazie, przyjechały kupę kilometrów, kilkadziesiąt tysięcy, 100 tysięcy kilometrów i jakby z silnikiem nic się nie działo. W tym, że tym właścicieli wtedy bardziej dbali na przykład o ten tak zwany luz zaworowy, gdzieś tam sobie regularnie go serwisowali, ale tego jakby była to jedyna rzecz, że jakby częściej był sprawdzany luz zaworowy, ustawiany jakby co w razie potrzeby i tylko to. Samym silnikiem od gazu nic się nie działo, więc instalacja, możliwość jest założenie instalacji gazowej, natomiast musi to być bardzo dosyć wymagająca instalacja gazowa, najlepiej już piątej generacji, bo w tym to dobrze chodzi, ale oczywiście na czwartej generacji też będą jeździły. Także jeżeli chodzi o założenie instalacji gazowej, no to tutaj taka siódemka bym powiedział, bo naprawdę nie jest źle. Oczywiście części, koszty naprawy, koszty utrzymania samochodu. Zawieszenie jest z przodu wielowahaczowe, coś na wzór Alfy, z tyłu też jest wielowahaczowe, więc to w razie czego będzie drogie, bo jest dużo elementów do wymiany, z tyłu jest kupę różnych wahaczy, wahaczyków, które w dodatku nie są zbytnio dostępne. Jeżeli chodzi o zawieszenie przodu, to możemy nawet znaleźć dobry film, natomiast z tyłem jest trochę taki problem, bo właściwie albo mamy takie słabsze zamienniki, z tego co widziałem, albo już oczywiście jechanie do Hondy, ale no i właśnie, docieramy, to jest Honda. Ceny części oryginalnych Hondy są, jeżeli pojedziecie do ASA, są astronomiczne, naprawdę potrafią zabić i pod tym względem musicie być nastawieni, że taka Honda nie będzie wcale taka tania w utrzymaniu. Słuchajcie, ona naprawdę potrafi być kosztowna. Wielowahaczowe zawieszenie to jest jedna rzecz. Słuchajcie, hamulce mamy dobre, ale oczywiście wszystko to niesie konsekwencji. Mamy duże tarcze hamulcowe z przodu 300, które kosztują na przykład tarcze, klocki, zestaw na przód, no to te 500 zł takiej porządnej firmy trzeba liczyć. Nietypowy akumulator w razie czego, jeżeli przyjdzie wam zimą do wymiany, nie zawsze dostępny w sklepie na miejscu i jak jest, też są te akumulatory droższe, więc to też. Filtr, oleje, takie rzeczy, to nie ma problemu. Plus, rozrząd jest na łańcuchu, jeszcze rozrząd z tych takich długowiecznych, gdzie naprawdę potrafi to jeździć, nie trzeba tego wymieniać, także pod tym względem jest to zaleta, jeżeli chodzi o ten rozrząd, więc ten rozrząd trochę ratuje sytuację, natomiast cała reszta w utrzymaniu Honda jest naprawdę droższa i tu bym raczej dał na jeżdżę pod względem do pracy taką, no, trójkę, niech będzie trójka, bo ze względu na ten rozrząd może, bo ale tak i to, że z przodu jest to zawieszenie skomplikowane, dosyć nie jest trwałe, ale jest generalnie dostępne w częściach, więc dajemy taką trójeczkę. Miejsca z tyłu jest naprawdę sporo, więc jeżeli do pracy dowodzicie ze sobą jakichś kolegów czy coś, nie będą narzekać. Naprawdę, ja mam około 1,90 m, mam ustawiony fotel siebie, zobaczcie jeszcze ile jest miejsca. Ale jest też druga rzecz, że często jadę do pracy, dowozimy dzieci. Jak wygląda zasada, jeżeli chodzi o fotelik? Słuchajcie, też jest fajnie, dlatego że jest, tutaj wam pokażę, szeroki rozstaw tych tutaj miejsc do posadzenia fotelika i klamra pasa, o, ona jest na takim pasku, nie jest wbudowana na stałe i jest dosyć szeroka, także nie ma problemu, jeżeli macie nawet szeroki fotelik, żeby ten pas po prostu przypiąć, bo niektórych samochodów to bywa różnie, pod względem, czyli wiecie, nie trzeba się mierzyć, żeby szybko, żeby, wiadomo, rano się śpieszymy, szybko zapiąć dziecko, to pod tym względem jest plus, naprawdę z tyłu daje takie, kurczę, 8, 8 na 10 daje naprawdę, z tyłu ten samochód jest chyba lepszy jak z przodu. W czasie jazdy Honda jest autem, które z jednej strony zapewnia wam komfort podróżowania. Siedzi się oczywiście w dużym, wygodnym samochodzie klasy średniej. Natomiast kiedy jedziemy, mamy wrażenie, że to auto jest takie nerwowe. I to nie jest jedyna kwestia tej Hondy. Oczywiście można powiedzieć, że coś jest tak w zawieszeniu. No być może. No oczywiście te auto trzeba pamiętać, że jakbyście kupowali, to będą miały ponad 200 tysięcy na kurlany, albo 250, albo 300 tysięcy. Więc też musicie z tym liczyć. No chyba, że znajdziecie cudowny egzemplarz, który ma 100 tysięcy przebiegu, ale wtedy raczej nie będziecie kupowali go jako auto na dojazdy do pracy, gdyż będzie po prostu bardzo drogi. Ja mam wrażenie, że te auto są takie po prostu nerwowe, bo z jednej strony zapewniają komfort, ale z drugiej strony no, mają te twarde zawieszenie. W tym, w którą jedziemy, jest to tak zwana wersja sport, więc ona jest, podejrzewam, że jeszcze bardziej troszkę utwardzona od zwykłej, ale miałem okazję jeździć zwykłymi wersjami, które też miałem takie wrażenie, zwłaszcza gdy jest nierówna droga, jakaś falowana, to auto jest takie nerwowe, takie mam wrażenie, że nie czujemy się do końca pewnie, przynajmniej ja nie czuję się do końca pewnie, kiedy jadę taką Hondą, że jest wszystko takie fajne i przewidywalne.
to zawieszenie jest, wydawało mi się, że w tak dużym samochodzie powinno nam zapewniać swobodę i ciszę, natomiast z drugiej strony, na przykład kiedy czujemy wszystkie nadlewy asfaltu, jakieś łączenia, czujemy na przykład to, jeżeli przejedziecie żabę, to będziecie wiedzieli, czy to był chłopiec, czy dziewczynka. Oczywiście pod względem prowadzenia się, to gdy wchodzimy w zakręty i tak dalej, no to tutaj tylne niezależne zawieszenie wielowahaczowe i tak dalej, no to powoduje, że ten samochód umożliwia nam dynamiczniejszą jazdę. On się będzie nam prowadził przy prędkościach autostradowych. No, jakby tu nie ma z tym problemu, tak? Silnik jest nie jest do końca elastyczny, ale ma 2 litry, ma 155 koni. To powoduje, że rzeczywiście sprawnie zawsze tym samochodem ruszycie, odjedziecie, będziecie w stanie po prostu sobie poradzić z wyprzedzeniem nie tylko jakiegoś PKS-u czy ciężarówki. To, jak się natomiast jedzie, gdy wszędziecie i ruszacie i śpieszycie się do pracy, też jest ważne według mnie, żeby wszystko chodziło tak lekko, swobodnie, żebyśmy się nie męczyli. Mówię, z jednej strony musimy się przyzwyczaić do obsługi Hondy. Jeżeli jeździliście wcześniej na przykład na tym francuskim albo niemieckim, to według mnie tu jest zupełnie inaczej. Na pewno zupełnie inaczej niż w aucie francuskim. Natomiast oczywiście plus za to, że na przykład biegi chodzą, mimo że już tu mamy 225 tysięcy w tym egzemplarzu, cały czas precyzyjnie, łatwo znajdziemy bieg. Sprzęgło to już było nowe, było wymieniane, więc też powoduje, że wszystko lekko, łatwo chodzi. Generalnie ta obsługa jest dosyć lekka. Ten samochód nie męczy nas jazdą. Nie jest aż tak wymagający może w sile, w prowadzeniu czy w skupieniu. Natomiast nie jest też taki aż lekki, łatwy i przyjemny, szczególnie jeżeli byście chcieli jeździć na mieście. Jeżeli chcecie, dojeżdżacie na przykład gdzieś do pracy i przynajmniej spora część waszego dojazdu to jest miasto i musicie po prostu często gdzieś manewrować, jeździć, to bym się zastanowił, naprawdę. Natomiast jeżeli ten dojazd jest głównie gdzieś właśnie, na przykład dojeżdżacie jakąś obwodnicą miasta dużego, w którym mieszkacie, to tak, to myślę, że Honda wtedy się naprawdę sprawdzi. Natomiast jeżeli ten dojazd jest jakimiś bocznymi drogami, o, śmieciarka tutaj, muszę go jakoś wymanewrować pomału. Jeżeli ten dojazd jest bocznymi drogami, no to wtedy bym się, mówię, zastanowił ze względu na to zawieszenie, które na pewno będzie droższe w eksploatacji niż w jakimś aucie, który ma tradycyjnie wahacze trójkątne i belkę. No i podsumowując, jak taka Honda będzie Wam się sprawowała na dojazdach do pracy? Słuchajcie, według mnie będzie trochę średnio. Z jednej strony jest auto drogie w zakupie, na takiej mówimy auto na dojazdy do pracy, gdzie raczej mówimy tu o autach tańszych. Nawet 20-letnia Honda potrafi być wyceniana nieraz, widziałem po 20 tysięcy, ale powiedzmy za 15 już coś można kupić, wiadomo. Będzie dosyć, może być droga w eksploatacji. Jeżeli jeździcie równymi drogami, natomiast dojeżdżacie jakąś drogą, wiecie, krajową, ekspresową, to tutaj kwestia zawieszenia myślę, że nie będzie ważna. Natomiast jeżeli dojeżdżacie bocznymi drogami dziurowymi, ja bym się zastanowił, dlatego że to zawieszenie nie jest zbyt trwałe i wymaga wtedy częstego serwisu. Na plus oczywiście silnik, który będzie jeździł, niska awaryjność pod tym względem, niska awaryjność elektryki, elektroniki. W tej samochodzie nie ma jeszcze tak dużo tej elektroniki, ona jest taka japońska i w ogóle ten samochód jest rzeczywiście, trzeba przynajmniej, na przykład jak drzwi się zamykają, słuchajcie, na przykład otwieranie, zamykanie drzwi, to wszystko jest super świetnie spasowane, wszystko jest solidne, bardzo dobrze wykonane, jest trwały ten samochód, mocny jako kasta i on Wam posłuży, natomiast musicie być nastawieni, że rzeczywiście to nie będzie najtańszy samochód na dojazdy do pracy. Ja Wam dziękuję wtedy za oglądanie tego filmu, zapraszam na tę serię, napiszcie w komentarzach, jak się Wam podoba ten pomysł, żeby pod tym względem właśnie recenzować samochody, no i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!